Myślę, że w Krakowie słychać było dziś ogromny odgłos ulgi. Oczywiście chwilowy, bo wydaje mi się, że nic na ten moment nie jest pewne w tym sezonie, a na pewno nie pozycja w tabeli Wisły. Ale trzy punkty dzisiaj z podrażnionym górnikiem Zabrze są po prostu dla Wiślaków jak tlen. Biała Gwiazda zwycięża z górnikiem Zabrze aż 4 do 1 po bramkach Samobójczej Krawczyka, Sawicia, Fernandeza oraz Kuwelicia. I nie był to może najlepszy występ wyślaków od początku tego meczu, bo w pierwszej połowie zabrzanie stwarzali naprawdę dużo sytuacji klarowych, które tylko na nieszczęście dla zabrzan nie wpadały do siatki. Natomiast styl gry gospodarzy w drugiej odsłonie był już naprawdę fajny i całkiem przyjemny w odbiorze. O czym mogą świadczyć łatwość oraz pewność w stwarzaniu sytuacji już. Przy korzystnym rezultacie. Myślę, że naprawdę okej okay, zagrali dzisiaj Fernandez. Bo fantastycznie wykonał ten rzut karny. Oraz zresztą chociażby w tej drugiej połowie. Kilka razy całkiem groźnie uderzał na bramkę. Sawić, bo drugi mecz z rzędu trafił do sieci. Bo ostatnio z Piastem trafił po raz pierwszy w tym sezonie. I dzisiaj trafił po raz drugi. Tyle, że dzisiaj trafił no też fajnego gola. Jeśli ktoś z was tego nie widział to obejrzcie. Czy tam obejrzyjcie. Bo ogólnie praktycznie wszystkie bramki w tym starciu były naprawdę... Całkiem miłe dla oka. Myślę że też przy okazji, że warto pochwalić Poletanowicza, bo zagrywał całkiem fajne piły. Trochę słabi Hugi, bo nieco rozczarował mnie tą nietrafioną patelnią. Patelni w drugiej odsłonie, bo miał naprawdę świetną okazję, żeby podwyższyć prowadzenie Wiślaków. Natomiast nie dość, że bardzo dziwnie ustawił się w ogóle do podania. To jeszcze bardzo dziwnie uderzył. Już w ogóle. Ugółem mówię wam, żebyście sobie obejrzeli skrót tego spotkania, bo tych kwiatków było dzisiaj naprawdę bardzo dużo. No i tak ogólnie rzecz ujmując, widzę w Wiśle potencjał, bo dzisiaj wygrać 4 do 1, no to jest to nie lada sztuką. Wiadomo, że jeszcze nie ma co błądzić głową w murach i wydaje mi się, że na wewelu doskonale to wiedzą, bo biała gwiazda jest nadal na fujowym miejscu w tabeli, ale myślę tak czy siak, że uśmiech na twarzy użytkownika Vimix tak czy siak... Widnieje. Tak. A górnik, no cóż, no, popisał się dziś, a raczej nie popisał, kolejnym festiwalem nieskuteczności. Ale jedynie w pierwszej połowie, bo to ile sytuacji zabrzanie po prostu stwarzali i ile z tego nie wykorzystywali, to aż kuło w oczy. I wydaje mi się, że można to podpiąć gdzieś pod jakiś wyczyn. I co jeszcze dziwniejsze, był to kolejny z rzędu nieskuteczny mecz zabrzan. I co jeszcze dziwniejsze na dodatek. Po raz kolejny z Wisłą, tylko że wtedy z Płocka. No w tej drugiej odsłonie wydaje mi się, że zespół z Zabrza można pochwalić jedynie za naprawdę genialnego gola Łukasza Podolskiego. No typek wygląda ewidentnie jak gość, który swoim wyszkoleniem technicznym nie pasuje na poziom ekstraklasy. Ponieważ uderzyć piłkę z powietrza, bez przyjęcia, bezpośrednio z woleja i to tak precyzyjnie i mocno, no to... Nie przypominam sobie, żeby ktoś tak strzelał w ekstraklasie. A jak mu się już to zderzało, to naprawdę rzadko. Przy okazji uważam, że Bielica zagrał dzisiaj naprawdę nieco słabiej, bo, no, może zanotował kilka fajnych interwencji, jak chociażby przy tej patelni Hugiego. Natomiast, no, ta druga połowa już była naprawdę. Nie najlepsza w jego wykonaniu. Bo przede wszystkim sprokurował Karnego oraz wpuścił aż trzy gole, to jest naprawdę dużo. No i cóż, zabrzanie przegrywają, mimo tego, że jeśli chodzi o przekaz telewizyjny tego spotkania, no to kibiców górnika było przez praktycznie całe spotkanie bardzo mocno słychać, nawet momentami byli głośniejsze od kibiców Wisły, ale tutaj mówię tylko o przekazie telewizyjnym, więc mnie nie zjedzcie no. Najważniejsze i tak jest w sumie boisko, a na nim Wisła Kraków wygrała aż 4 do 1, dzięki czemu Biała Gwiazda nadal jest na pozycji trzeciej od końca, natomiast mają już tylko 2 punkty straty do Śląska Wrocław. Natomiast Zabrzanie są już teraz na miejscu numer 8 i mają 37 punktów w tabeli i już tracą aż 4 do Piasta Gliwice. I ja was zapraszam do subskrybowania kanału Tradej, ponieważ zbieram do końca tego roku ile? 10 tysięcy subskrybentów zgadza się, ale tak czy siak jestem bardzo szczęśliwy, że jest was tak dużo tutaj. Zapraszam również na Facebook Atradaj, ponieważ tam ostatnio dodaję coraz więcej ankiet i wydaje mi się, że jestem tam coraz bardziej otwarty na posty. I zapraszam Was do posiadania dobrego humoru i odpoczęcia. No. Widzimy się po meczu Rakowa ze śląskiem Wrocław. Na no.